Pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lesznie przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowano wystawę obrazującą gehennę Polaków, którzy w latach 1939-1956 dostali się w szpony sowieckiego piekła. Wystawa Sowieckie Piekło 1939-1956 była już raz prezentowana w pierwszym liceum ogólnokształcącym, ale teraz powraca, by kolejne pokolenie uczniów mogło poznać tragiczne losy Polaków, którzy stali się zakładnikami totalitarnego systemu Józefa Stalina i jego popleczników. Na wystawie pokazano fotografie ukazujące piekło łagrów, koszmar jeńców, tragedie polskich rodzin, które były deportowane na wschód. Uzupełnieniem wystawy przygotowanej w 2002 roku był wykład Marcina Podemskiego z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomniał, że temat gehenny Polaków w latach 1939-56, którzy dostali się w tryby systemu komunistycznego, był przez wiele lat przemilczany i dopiero po 1989 roku zaczęto ujawniać związane z tym fakty. Przy organizacji wystaw niezastąpiona była działalność nauczycielki Aurelii Gancarz. Pani Aureli Gancarz, za jej wytrwałość, za zaangażowanie, za niezmienny entuzjazm przy organizacji kolejnych wystaw. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, proszę o brawo dla niej. Dodajmy, że wspomniana współpraca pierwszego liceum oraz IPN to nie tylko wystawy dotyczące najważniejszych wydarzeń w historii kraju, ale również prelekcje dla uczniów i ich udział w projektach historycznych.